Ten piłkarz został politykiem. Grał w Ekstraklasie, teraz zasiądzie w Sejmie. Rafał Siemaszko to piłkarz, który zasłynął najbardziej z gola, którego trafił ręką w finale Pucharu Polski. Poza tym w Ekstraklasie wystąpił 104 razy, a teraz przyszedł czas na nowe wyzwania. A mianowicie wszedł do Sejmu z 11 miejsca Koalicji Obywatelskiej. Zdobył prawie 15,5 tysiąca głosów. A ty zagłosuj na mnie subskrypcją, kliknij, lecim po 440 tysięcy widzów. Trzeba przyznać, że to spory sukces byłego napastnika Arki Gdynia. Między innymi na plakacie podpisywał się jako człowiek o wielkim sercu. Dlatego zaufajmy i liczymy na fajne działania.